Ja pozwolę sobie przeczytać notkę z okładki, żeby niczego nie ominąć. Wojciech Tochman, urodzony w roku 1969, wydał Schodów się nie pali w roku 2000, drugie wydanie w 2006. Jakbyś kamień jadła w roku 2002, wydanie drugie w 2005, wydanie trzecie, z tego co wiem, wkrótce. I Córeńkę w roku 2005. Dwukrotny finalista Nagrody Literackiej Nike oraz laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest tłumaczony m.in. na angielski, francuski, niemiecki, niderlandzki, fiński, rosyjski i bośniacki. Od wielu lat zajmuje się poszukiwaniem ludzi zaginionych. W 1999 roku stworzył i prowadzi nadal Centrum Poszukiwań Itaka. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Zgadza się, otóż ponieważ notka jest z książki Wściekły pies, to nie uwzględnia tego, że jest także autorem Wściekłego psa, najnowszej książki, zresztą znakomitej moim zdaniem, wydanej w grudniu ubiegłego roku. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Przepraszam, jest mi strasznie niezręcznie, o Państwa nie widzę, no ale jakoś musimy to wspólnie przeżyć, bo chyba tak musi być. Chronologicznie ujmując, zaczęło się od Schodów się nie pali, czyli zbioru reportaży. Później był też zbiór reportaży z Bośni, Jakbyś kamień jadła. Ostatnią książką jak dotąd również jest zbiór reportaży. Natomiast trzecia książka, czyli Córeńka, to książka wyróżniająca się formalnie w tym zestawie, to znaczy no jest to książka szczególna, książka, która jest złożona, która łączy ze sobą beletrystykę, powieść, to nietypową powieść, z reportażem. Wiem, że ta książka jest poświęcona sobie, czy jakby gdzieś w tle tej książki, czasami wysuwając się na pierwszy plan, znajduje się Beata Pawlek, czyli zmarła tragicznie reporterka Gazety Wyborczej. Informacja na jej temat w Wikipedii, która jest takim jakby standardem ostatnio, utrwaliła się jako pewien standard źródła informacji, są bardzo lakoniczne, ponieważ według Wikipedii właściwie dowiadujemy się tylko tego, że urodziła się, że była na emigracji, pisała reportaże, że zginęła w zamachu na Bali. No i że jej właśnie poświęcona jest książka Córeńka. Chciałbym zapytać, czym więc wobec tego jest Córeńka? Czy to jest próba opowiedzenia o innym człowieku, czy próba opowiedzenia samemu sobie o zmarłej koleżance, czy rodzaj metareportażu, w którym jakby wychodząc od tego wydarzenia, od reporterki ginącej, właściwie w trakcie pracy próbujesz dojść do punktu, w którym określa się, czym jest reportaż i co to znaczy być reporterem. Jaki był pomysł, jaki był zamiar, jaki był cel? Ja uważam, że Córeńka jest czymś, co niektórzy nazywają literaturą faktu i w tym znaczeniu nie odbiega ona od pozostałych książek. Zwłaszcza, że ja jakbyś kamień jadła nie traktuję jako zbioru reportaży, tylko jako jeden reportaż, jako jedną opowieść. Pomysł, jak wszystkiemu, co piszę, pomysł został przyniesiony przez życie, a właściwie przez śmierć. Nasza koleżanka z gazety, z którą pracowaliśmy długie lata, wyjechała w podróż i dostaliśmy wiadomość od niej ostatnią mailem dwa dni przed zamachem na Bali, właśnie z Bali, że dojechała tam. I potem się kontakt urwał. Nie było jej nazwiska wśród ofiar zamachu, ale też przed nie było kontaktu z nią. Ja zostałem niejako przez grupę kolegów, koleżanek i kolegów wytypowany do tego, żeby pojechać na Bali i poszukać Beaty. Wynikało to z... Dlatego ja miałem to zrobić, ponieważ zajmowałem się już wtedy poszukiwaniem ludzi zaginionych. Pracowałem wcześniej także
Bośni i Hercegowinie. No, mniej więcej spodziewaliśmy się, na czym będzie polegało, na czym może polegać to poszukiwanie. Nie każdy, a także nie każdy reporter, nie każdy autor jest w stanie to, że tak powiem, brzydko znieść. Ponieważ nie miałem takiego doświadczenia i jakoś naturalnie się okazało, że powinienem pojechać tam ja. Nie było wtedy żadnego pomysłu, żeby napisać książkę. W ogóle nie było, znaczy tu była tak, braliśmy taką ewentualność pod uwagę, że może powstanie z tego tekst jeden. Ale nie był to cel mojej podróży. Cel mojej podróży był inny i podstawowy, jak powiedziałem, czyli znalezienie mojej koleżanki, naszej koleżanki, albo znalezienie informacji o tym, co się z nią stało. Nie bardzo, znaczy, tu było kilka pytań padło. Czym jest Córeńka? No, Córeńka jest opowieścią właśnie o tym, o czym powiedziałem. Nie chciałbym i zawsze od tego stronie, żeby mówić, czego czytelnik powinien się w tym, co pisze, doszukiwać. Wolałbym, żeby usłyszeć to od czytelników. No, myślę, że jak każdy człowiek, który coś tworzy, staram się, żeby historia, którą opowiadam, była wielowymiarowa, uniwersalna, ale przede wszystkim dla mnie, co jest ważne, żeby niosła jakąś prawdę także o mnie samym, prawda? Więc ja tutaj nie mam jakiegoś fajerwerku przygotowanego, czym jest Córeńka, czy jest metareportażem. No, ja nie myślę tak o swoim pisaniu. Bo po prostu moim zadaniem jest opowiedzenie historii. Taki akurat znalazłem na to pomysł, który rzeczywiście troszkę odbiega od takich podstawowych reguł reportażu. No ale reguły także w pisaniu są po to, żeby je łamać. No dobrze, ale ja... A skoro tak, jeżeli to była wyprawa, która była planowana jako typowa wyprawa poszukiwawcza, czy wyprawa... Ona nie była planowana, ona była nagła. Ale kiedy już do niej doszło, to była to wyprawa z intencją poszukiwawczą czy ratunkową. I jak sam powiedziałeś, jesteś wytypowany jako osoba, która ma doświadczenie w poszukiwaniu ludzi i raczej po to, żeby odnaleźć koleżankę, ustalić jej losy. To skąd wobec tego wzięła się ta książka i w jaki sposób, mogę się oczywiście mylić, ale ja próbując sobie wyobrazić, jak wygląda sytuacja człowieka, który przyjeżdża z taką misją na drugi koniec świata, no wyobrażam sobie, że jakby uczucia, których się wówczas doświadcza, to są bardzo silne emocje, bardzo często negatywne, jakby ukierunkowane na sprawców tego zamachu i jakby... Jak można przy takim ładunku emocjonalnym dojść do punktu, jak to się osiąga, w którym można zdobyć na tyle dystansu, żeby usiąść do przetwarzania tego na tekst literacki? Rzeczywiście istnieje taki problem. Ja tę książkę zacząłem pisać 2 lata po fakcie. W związku z tym no, dałem sobie czas na to, żeby ten dystans do tego, co się stało, osiągnąć. Ale też bez przesady. No. Nie, znaczy ja jestem ogromnym zwolennikiem pisania, sam niestety często tego nie robię, ale pisania dosyć szybko po zebraniu informacji. Tutaj rzeczywiście sytuacja była inna i trudniejsza z tego powodu, bo to nie aż dotyczyła osoby, która była mi bliska. Pojechałem po raz drugi na Bali po roku i mieszkałem tam przez pół roku i ciągle nie byłem gotowy do napisania tej książki i tak naprawdę przystąpiłem do jej takiego już końcowego pisania, tylko dlatego, że miałem podpisaną od któregoś momentu umowę z wydawnictwem i musiałem to skończyć.
Nie mam poczucia, że kiedy to pisałem, miałem taki dystans do sprawy, jaki mieć powinienem, ale no, może to dobrze. No, jakbym tak już całkiem był, miał taki dystans, o jaki masz na myśli, to może nie ma byłoby sensu tego pisać. A jeżeli tak, to... Bo Córeńka jest książką ciekawą w sensie formalnym, to znaczy wyjątkowo wyraźnie łączy, tak jak wspominałem, tą część fikcyjną polegającą na tym, że spróbowałeś dopisać trzecią część do dwóch szkicowanych przez Beatę Pawlak części planowanej powieści. Czyli najpierw stworzyłeś fikcję literacką, która wychodzi od jej notatek, od tego, co po niej pozostało, a z tym łączysz już jakby taki bardzo w swoim stylu rzeczowy, mocny reportaż o poszukiwaniach śladu, zresztą niezwykle sugestywną sceną rozmowy z krewniakiem człowieka, który był odpowiedzialny za śmierć Beaty Pawlak i zresztą dziesiątków innych ludzi. Więc skąd ten pomysł, żeby połączyć te dwie rzeczy i jakby stworzyć książkę niejednorodną formalnie? Czy to też była kwestia jakiegoś szczególnego planu, czy może rzeczywiście rodzaj intuicji, takiego impulsu, że być może to będzie ciekawe, być może to będzie dobry pomysł? Czy chodziło o to, żeby odtworzyć w pierwszej części w pewnym sensie przywołać osobę zmarłą poprzez ożywienie jej notatek i ożywienie tego, czego ona ożywić w literaturze nie zdążyła, a w drugiej pokazać, uciąć to nagle i pokazać poszukiwania jakby duchowej czy fundatorki tego tekstu, który był w części pierwszej, czy raczej wyszło to nieco intuicyjnie? Chyba jednak nie intuicyjnie, ponieważ tak powiedziałem, właściwie rzeczywistość wymyśliła mi także konstrukcję tego tekstu i pomysł, nazwijmy to formalny, na tę książkę. Tym z Państwa, którzy nie czytali, powiem, a tym, którzy czytali, przypomnę, że chodzi o to, że ja przyjechałem zaraz po zamachu na wyspę Bali i otrzymałem od konsula, który z kolei wcześniej, chwilę wcześniej, naszego konsula, który chwilę wcześniej wziął to z hotelu, bagaż Beaty. I upoważniony przez jej rodzinę ten bagaż przejrzałem i znalazłem tam dwa notatniki, dwa zeszyty. Były takie klasyczne, normalne zeszyty. I pierwszy wieczór, kiedy już skończyłem pierwsze jakieś tam działania, które niczego nie dały żadnego rezultatu, zacząłem czytać te zeszyty. No i oniemiałem, ponieważ Beata pisała, był taki brudnopis powieści, pisała o kobiecie, która jedzie przez Azję, podobnie jak Beata, bo wyspa Bali była kolejnym punktem na mapie tej jej podróży. Było to o kobiecie, która jedzie tropem swojej zaginionej koleżanki dziennikarki. No ja przyjechałem do Azji, żeby pójść tropem zaginionej mojej koleżanki. Trochę poczułem się tak jak powiedziałem, oniemiałem, bo nagle poczułem się trochę bohaterem tej historii i zobaczyłem, jak rzeczywistość zaczyna mi się przenikać z fikcją, którą czytałem. Obok tego brudnopisu na tych samych stronach mniej więcej Beata prowadziła, datując je, krótkie notatki, rejestr wydatków, takie, można było się zorientować, kiedy ten brudnopis powstawał, kiedy dany fragment w jakim dniu powstał. I Beata podróżowała po Azji od początku kwietnia, chyba tak, od końca marca, zaczęła w Kalkucie. Zamach się wydarzył 12 października. Jej notatki kończą się w tych dwóch zeszytach na końcu sierpnia. W związku z tym to było jasne, że ona miała, jak gdzieś wychodziła z hotelu, to ten zeszyt aktualnie zapisywany miała przy sobie. No więc był trzeci zeszyt na pewno, który
jak już potem dostaliśmy wiadomość, że zidentyfikowano ciało Beaty, który musiał się razem z nią spalić. No i ja odważyłem się, przyjmując, na ile potrafiłem, styl tych, czego nie kryję przed czytelnikiem, tych dwóch zeszytów pierwszych, napisać zakończenie tej powieści w taki sposób, w jaki ja sobie mogłem je wyobrazić, mieszkając później, jak powiedziałem, przez pół roku na Bali. I jakiejś część, nawet powiedziałbym dużej, jeżeli można to jakoś zważyć, ten pierwszą część tej książki, tę, którą ty nazywasz fikcyjną, wcale fikcją nie jest. Ja tam wykonałem dosyć dużą dokumentację i to jest efekt mojej pracy. To jest to tak ta wyspa wygląda i tam jakieś postacie są wymyślone, chociaż jak się później okazuje, ja to tłumaczę, skąd one się wzięły i nie wszystkie z tych postaci są wymyślone tak naprawdę. Jakieś pierwowzory te postaci mają. No ale pomysł, ja nie potrafię pisać powieści i jak sądzę, nigdy powieści nie napiszę, nie jest to moją ani ambicją, ani... Nie no, powieści są jakoś... To nie jest mój żywioł. Nawet także, jak mówię o sobie jako o czytelniku, znaczy bardzo tutaj... Nie przesadzałbym z tymi powieściami. W związku z tym uważam, że napisałem reportaż, który troszkę wyłamuje z... A już możemy nie mówić o tej córeńce, możemy przejść do następnej. Znaczy, tak, jakby... Ja nie bez kozery pytałem o ten meta-reportaż, dlatego że córeńka, oprócz tej całej warstwy, o której mówiliśmy do tej pory, zawiera także zdania, które pozwolę sobie teraz przytoczyć, bo są bardzo istotne jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Otóż gdzieś na początku jest takie zdanie, że reporter powinien się ciągle dziwić, nie wiedzieć, szukać odpowiedzi, bo człowiek, który wszystko wie i wszystko rozumie, może będzie wielkim mędrcem, ale dobrym reporterem na pewno nie. Z kolei kilka stron dalej umieszczasz taki fragment, że kiedy reporter przyjeżdża w nowe miejsce, ma poczucie bezproduktywnie uciekających godzin i dni. Choć wcześniej sporo przeczytał o tym, dokąd jedzie, przez kilka pierwszych dni nie umie pracować pełną parą. Rozgląda się nieporadnie, próbuje poczuć miejsce, usłyszeć je, zorientować się w lokalnej topografii, zdobyć pewność, że już wie, gdzie jest. I w ciągu pierwszych kilku dni reporter musi zbić tę niewidzialną szybę, bo wszystkiego, o czym chce napisać, powinien najpierw dotknąć całym sobą, zbadać z dziecięcą ciekawością świata, zanurzyć się w tym po szyję, powąchać, posmakować. I wydaje mi się, że to jest doskonały punkt wyjścia do tego, żeby przede wszystkim, żebyś, jeżeli możesz to określić, czy czujesz się bardziej, bo język polski ma takie subtelne rozróżnienie pomiędzy reporterem a reportażystą. Ty wspomniałeś o tym pierwszym wrażeniu i teraz właśnie pytanie, czy który z tych elementów jest ważniejszy? Czy reporter, który działa tu i teraz, na gorąco notuje wrażenia i zwykle w takim dziennikarstwie stosowanym przekazuje niemalże natychmiast na przykład jako reporter telewizyjny albo radiowy, czy reportażysta, który zebrawszy te wrażenia, później poświęca sporo czasu na to, żeby dopiero przetworzyć je w tekst, który będzie pewną całością dużej wartości literackiej, a nie tylko informacyjnej. Znaczy ja w ogóle jestem przeciwnikiem słowa reportażysta i zawsze o sobie mówię, że jestem reporterem, ale w takim sensie, jak pytasz, to oczywiście muszę powiedzieć, że jestem, czy czuję się reportażystą, chociaż ciężko mi to przechodzi przez gardło, bo ta subtelność dla mnie nie jest tak czytelna jak dla ciebie, ale może tak jest. W każdym razie ewidentnie czuję się tą drugą osobą. Dzisiaj reportaż w odróżnieniu od reportażu sprzed 30, 40 czy 20 nawet lat, to ma zdecydowanie inne funkcje. Niż miał wtedy.
kiedy Kapuściński jechał na początku lat 60. do krajów tak zwanego, do krajów tak zwanego trzeciego świata i przyjeżdżał i nam pisał reportaż po roku od sytuacji, którą opisywał, to dla nas to było ciągle nowe. Dzisiaj taka sytuacja właściwie jest niemożliwa. Zwłaszcza kiedy reporter dotyka problemów i zdarzeń, które są głośne, które są obecne na pierwszych stronach gazet, w headline'ach wiadomości. No, nie ma co się ścigać z mediami, które ja nazywam szybkimi czy szybszymi, prawda? Więc dlatego myślę, że dzisiaj reporter, który no, nie napisze tekstu takiego, jakim mówimy w ciągu kilku dni, ma czas na to, żeby to wydarzenie, które ludzie znają z mediów szybkich, przyjrzeć mu się temu wydarzeniu, przyjrzeć się tym ludziom, którzy są bohaterami tego wydarzenia, bardziej wnikliwie, dokładnie. Reportaż dzisiaj bez jakichś elementów refleksji, pogłębienia intelektualnego, psychologicznego. Ja nie wiem, czy mi się to udaje, ja tylko tak teoretyzuję. Nie ma sensu, no bo są takie, zdarzają się takie relacje w prasie, które moim zdaniem niczemu nie służą, bo opowiadają dokładnie to, co już wiemy, o czym wiemy z wiadomości albo z pierwszej strony gazety, ale sprzed tygodnia. To po co to robić? Dzisiaj reporter musi się bardziej pochylić nad tym, o czym pisze, i to jest moim zdaniem bardzo, mi się to bardzo podoba, ponieważ wtedy ten tekst nie jest mam taką nadzieję, nie jest tekstem, który trwa jeden dzień. Tak? Ja czy nie chcę może powiedzieć, że teksty Ryszarda Kapuścińskiego z początku lat 60. trwały jeden dzień, bo to oczywiście jest nieprawda, ale to był Ryszard Kapuściński. Ryszard Kapuściński był jeden. Przepraszam, że ale mnie wycięło tak od razu. Więc chciałem zapytać właśnie o istotę, ogólnie o istotę reportażu, czy... Tu jest taki cytat z jednego z wywiadów z tobą, że chcę, żeby mój czytelnik czuł strach, zimno i smród, żeby się ubrudził, tak jak ci ludzie, o których czytam. Więc rozumiem, że ta odpowiedniość reakcji czytelnika i bezpośredniego potencjalnego świadka wydarzeń ma mieć podobną siłę. Ale czy to znaczy, to jest niemożliwe. Ale czy to znaczy, że ta siła ma wynikać z takiej wiary w możliwość przeniesienia właśnie jeden do jednego wydarzeń rzeczywistych, jakby tchnięcia tych wydarzeń w formę reportażu, czy raczej reportaż po prostu polega na bardzo sprawnym, udatnym udawaniu autentyczności, to znaczy czy jest kreacją, czy odzwierciedleniem, jak te proporcje się rozkładają, bo ja mam poczucie, że tak jak inne gatunki literackie, jest to po prostu jakaś forma fikcyjna, która jest o tyle autentyczna, o ile skutecznie udaje ten autentyzm. I jak ty to traktujesz? Różnie, zależy odnośnie od dnia. Zaraz rozwinę swoją odpowiedź. Rozumiem, że dla ciebie kreacja i udawanie to jest jakoś tożsame, tak? Czy ja dobrze zrozumiałem? No dla mnie nie. Dla mnie nie i ja uważam, że pisząc niczego nie udaję i że opisuję, to o czym piszę jest prawdą i się wydarzyło. Natomiast być może to też gdzieś wyczytałeś, bo o tym mówię dosyć często, reportaż jest gatunkiem i powinien być gatunkiem subiektywnym, powiedziałbym nawet skrajnie subiektywnym. Niektórzy uważają, że reportaż powinien być obiektywny, ale
ci, którzy tak uważają, moim zdaniem są w błędzie. Co mam na myśli? Otóż w reportażu, jak sądzę, fakty są niepodważalne, są święte. To, co się zdarzyło, jest, tego reporter zmienić nie może. I tego mu robić nie wolno. Natomiast wszystko inne, o czym pisze reporter, zaraz może podam jakiś przykład, jest, o czym ja piszę, jest moim wrażeniem, jest moją wizją świata. Ja tak to zobaczyłem. I dlatego no, to są takie klasyczny przykład, podaje się taki przykład, że jedzie dwóch reporterów w to samo miejsce, na przykład opisać rewolucję w 1979 roku w Iranie, są w tym samym mieście, w Teheranie, mieszkają nawet w tym samym hotelu i piszą tak, książki, jeden pisze książkę bardziej sławną, drugi pisze książkę mniej sławną, głośną i to są książki o dwóch w ogóle różnych. To są dwie różne historie, dwa różne kraje, chociaż no mniej więcej no, Chomejni doszedł do władzy. Ale czy sam wybór... Ale daj mi skończyć. I jestem głęboko przekonany, że jedna i druga książka jest prawdziwa, bo fakty tam się zgadzają. W jednej i drugiej książce są takie same. Natomiast są jeszcze fakty, które osobiście przeżywa autor, które nie muszą być w dwóch różnych relacjach występować. Natomiast jedna książka jest prawdą jednego autora, a druga książka jest prawdą drugiego autora. To, co ja piszę, jest moją prawdą, ale nie musiało być twoją prawdą, gdybyś ty pisał o tym samym. Myślę nawet, że byłoby inaczej. To jest tak, jak ja zobaczyłem, jak ja to przeżyłem, bo reporter nie jest, jak niektórzy sądzą, dyktafonem, który nagrywa, przepisuje i drukuje. No tak się reportażu nie robi. Reporter jest nie odtwórcą, ale jednak twórcą, czyli bazując na tym, co się wydarzyło, kreuje. Tutaj używam tego słowa, ale nie mam poczucia, że coś udaje. No, znaczy nie. W udawaniu jest jakaś nieprawda. To nie, dlatego tutaj bym się... Źle się zrozumieliśmy z tym udawaniem, dlatego że mówiąc udawanie, miałem na myśli po prostu kreację. I ja nie jestem wcale taki pewien, czy jest zasadnicza, ostra granica między faktami, a opisem tych faktów. To znaczy, że to... Myślę sobie, że z pracą reportera jest trochę jak z aktywnością fotografii. Prawda, który teoretycznie rejestruje rzeczywistość, ale decyzja, że ten kadr ma wyglądać tak, a nie inaczej, że ma być takie, a inne oświetlenie, jest już aktem kreacji. Więc czy to jest rzeczywiście takie istotne dla czytelnika? Ja tu mówię z perspektywy no, efektu artystycznego, prawda? Czy to się wydarzyło naprawdę, czy nie? No bo to jest literatura, prawda, a nie dziennik telewizyjny. No tak, tylko to jest literatura, która jak gdyby karmi się tym, co się zdarzyło i to, że to się zdarzyło, jak sądzę, nie może dyskwalifikować tego tekstu. Czyli ja chcę powiedzieć, jeszcze wrócić do tego, co jest faktem i trochę spróbować odpowiedzieć na twoje pytanie, jeśli dobrze je rozumiem. Ja mogę powiedzieć, że ta sala jest wielka. A ty możesz powiedzieć, że ta sala jest średnia, prawda? Ja mogę powiedzieć, że w tej sali jest przyjemne powietrze, ty możesz powiedzieć, że w tej sali jest duszno. I ja i ty będziemy mieli rację. Ale jeśli ja napiszę, że ta sala ma tyle metrów na tyle metrów i jest prostokątem, a ty napiszesz, że ta sala jest kołem i ma o takim i takim promieniu, to, no to jeden z nas będzie napisze nieprawdę. I to wymiary sali oczywiście nie są faktem, bo może to nie jest fortunny przykład, ale to jest konkret, prawda? Jeżeli ja podam wymiary tej sali, to ja się nie mogę pomylić o pół metra. Mogę napisać, wygląda na 10, tam 50 na 15, to już daję sobie ten margines, ale gdy napisał ma tyle i tyle, na tyle i tyle, to jest konkret, którego ja nie mogę tak sobie strzelić, tylko muszę zmierzyć tę salę. Ale jakie było twoje pytanie? Poczekaj, bo ja nie wiem. Strasznie trudne to właściwie pytanie. Zapomniałem, więc zadam następne. A może też państwa zaprosimy, jak ktoś... Myślę, że tak, że to znaczy.
to proszę podnieść rękę i podejdziemy z mikrofonem. Natomiast co, wracając jeszcze do tej niewidzialnej szyby, bo tu pojawiają się dwa pytania. Pierwsze jest takie, że jeżeli jest tak, jak mówisz, to znaczy, że wychodzisz zawsze od pewnych faktów stałych, a reszta to jest twoja narracja na temat, twoja subiektywna narracja na temat tych faktów, tych konkretów, to ile musi być, jakby jaka jest ta minimalna granica no, faktów obiektywnych, już nie wchodząc w to, czy w ogóle możemy mówić o jakichkolwiek faktach obiektywnych, zostawiając całe te filozoficzne rozważania na boku, jaka jest ta minimalna granica konkretu w reportażu, żeby nadal mówić o reportażu, a po drugie, czy bo masz na koncie no, co najmniej kilkadziesiąt, ja nie dotarłem do statystyk, ale podejrzewam, że nawet więcej, kilkaset reportaży. Czy zdarzyła ci się taka sytuacja, w której ta niewidzialna szyba, o której mówiłeś, czyli ta granica, którą trzeba pokonać, żeby do tych konkretów dojść, okazała się na tyle twarda, czy na tyle gruba, że nie dało się jej sforsować, bo bardzo często piszesz o... Ale już o pierwszym pytaniu zapomniałem, bo dwa pytania w jednym. Pierwsze pytanie to było pytanie z cyklu zawartość cukru w cukrze, czyli... Dobrze, możemy najpierw... Dobrze. W reportażu, który otwiera wściekłego psa, który się nazywa Mojżeszowy krzak, i w reportażu Amen, który tę książkę zamyka, te dwa reportaże opowiadają o tym samym wydarzeniu. Faktem obiektywnym jest katastrofa autobusu, która zdarzyła się o konkretnej godzinie, w konkretnym dniu i w konkretnym miejscu. Faktem również jest to, że zginęło w tej katastrofie 13. Faktem również jest to, że w miejscu katastrofy, jakiś czas po katastrofie, odsłonięto kapliczkę, na której napisano to i to, tam wyryto w kamieniu. I chyba tam więcej faktów obiektywnych jeszcze myślę, właściwie nie ma. Nazwiska, relacje. Relacje już nie są faktami. Relacje pomiędzy bohaterami. Ojciec, matka, syn. Tak, no ale wszystko, co buduje ten reportaż, jest moją subiektywną wizją tego, co tam się stało. Kiedy ja rozmawiam z ludźmi, z bohaterami moich przyszłych opowieści, nie nagrywam, notuję, też nie zawsze. To zależy od sytuacji, od człowieka, z którym mam do czynienia, ale już nawet jeśli notuję, to i notuję wiernie, to jednak już dokonuję pierwszej selekcji informacji, czyli nie notuję rzeczy, które wydają mi się w danym momencie nieistotne. Potem pisząc, wybieram te wypowiedzi w sposób bardzo subiektywny i kompiluję w sposób bardzo subiektywny i piszę o swoich wrażeniach. No, wrażenie z założenia jest subiektywne i jakbyśmy tak zważyli te fakty i te wrażenia i emocje, i to wszystko, co jest subiektywne, no te dwa reportaże, które są w moim przekonaniu klasycznymi reportażami, no zawierają, tak jak powiedziałem, trzy fakty na krzyż. Prawda? Tak naprawdę trzy fakty, które można by zamknąć w trzech zdaniach. W związku z tym nie ma, reportaż ma, myślę zresztą, że nie tylko reportaż, ale reportaż jest takim gatunkiem, który pozwala poza tym podstawową zasadą, że oparty jest na faktach, pozwala autorowi daje autorowi pewną dowolność na wielu płaszczyznach, formalną,
emocjonalną. No to głównie mi chodzi o formę tak naprawdę. W tekście o Wandzie Rutkiewicz na przykład jest takie zdanie, pojedyncze dosłownie zdanie, że nikt z polskich himalaistów nie szedłby z nią, dlatego że była z większością pokłócona. I to jest też jedyne zdanie, które mogłoby sugerować, że jest coś więcej, że to nie była postać jakby tak jednoznacznie. No nie, nie, no myślę, że w tekście o 7x7, który otwiera Skrzynię Pali, o Wandzie Rutkiewicz, jest więcej informacji, które przez niektórych czytelników mogą być odbierane, czy mogły być odbierane jako rysa na tej postaci. I nie. Znaczy, akurat obydwa przykłady, które podałeś, wydają mi się, że tam nie było więcej. Rozwijanie tych wątków, moim zdaniem, byłoby nie na temat. Znaczy, reporter czy pisarz piszący fikcję, to jednak musi się skupić na jakimś głównym jednym, bądź dwóch, bądź trzech, ale jednak jakichś konkretnych wątkach, konkretnych nurtach tej opowieści, którą chce przekazać. W związku z tym takie odchodzenie nadmierne, co ja lubię robić, czasem to robię, ale no nie zawsze jest uzasadnione. Więc w obydwu tych przypadkach myślę, że po prostu takie jest wyjaśnienie tego. Natomiast być może jest tak, że ja, ale nie, ja nie mam poczucia, że ja coś nigdy nie zataiłem przed czytelnikiem czegoś świadomie, dlatego że nie chciałem bohatera, którego cenię, szanuję i ewentualnie lubię, no nie chciałem go tak za bardzo porysować. Nie było takiej historii. Mogło się zdarzyć tak, że ja czegoś nie napisałem albo tylko tak napomknąłem o czymś, bo uważałem, że to może mu zaszkodzić. To są jednak prawdziwi ludzie z prawdziwymi nazwiskami, twarzami. Oni żyją w jakimś kontekście, w jakimś otoczeniu. Ja też muszę uważać z tego powodu, żeby ludziom nie zrobić krzywdy. No ale tak czy inaczej, nawet jeśli masz rację, że ja miałbyś rację, że ja pozwalam sobie na to, żeby tylko tak małą ryskę dać na człowieku, o którym lubię i o którym piszę, którego lubię i o którym piszę dobrze, moje prawo. Ja sobie takie prawo daję. Znaczy, to nie jest informacja, to nie jest przesłuchanie, to nie jest relacja, to jest. Ja tak rozumiem reportaż, ale ja uważam, że ja piszę prawdę. Ja nigdy w życiu swoich czytelników nie okłamałem jednym słowem. Może trochę zmieniając temat. Mówisz też w jednym z wywiadów, że lubisz nie rozumieć, że wolisz chodzić wokół tajemnicy, w związku z czym no, naturalna jest, prawda, dla nas taka świadomość, że pewne rzeczy zrozumieć nie możemy, no i się musimy z tym pogodzić, ale radość z nierozumienia no, jest zakrawa na jakiś masochizm, więc pytanie brzmi, dlaczego nie zrozumiałeś tego, dlaczego lubisz, czego lubisz nie rozumieć i czy ta radość z nierozumienia, nie wiem, niesie ze sobą poczucie istnienia jakiegoś innego porządku, czy no. Chyba nie zrozumieliśmy, znaczy nie zrozumieliśmy się, ponieważ ja powiedziałem, że lubię nie rozumieć, kiedy podejmuję decyzję, czy chcę się tą sprawą zająć, czy chcę o niej napisać. Jeśli rozumiem wszystko od początku, to się nią nie zajmuję, chociaż mogę przypuszczać, że byłaby to fajna historia, czytelnik, znaczy ludzie z przyjemnością to przeczytali, jest tam tak zwane mięso, jest odpowiednia ilość krwi, odpowiedni konflikt, no jest kilka śmierci, wszystkie te składniki są, ale jeżeli jedno z drugiego wynika i jest dla mnie jasne i ja wszystko wiem, dlaczego tak się stało i nie mam żadnych pytań nie tylko o fakty, ale także o to, co jest pod faktami, no to
Jeżeli ja to wszystko wiem, to po co ja mam i rozumiem, to po co ja mam się tym zajmować? Szkoda mojego czasu. Chyba nie chcesz powiedzieć, że to niezrozumienie jest zawsze na początku, bo gdzie indziej też się wypowiadasz, że nie rozumiesz, no już nawet po napisaniu reportażu, po spotkaniu z osobami, ich postawy, ponieważ ciebie nie byłoby w pewnych sytuacjach ekstremalnych na jakieś podobne zachowania stać, więc ta tajemnica pozostaje, nie jest tylko punktem wyjścia do napisania tekstu. Ja często mówię to, że ja piszę o ludziach, których postawa wobec jakiegoś granicznego cierpienia mi imponuje w tym sensie, że ja budzi mój podziw. I często jest tak, że ja piszę o, zresztą nie ja jeden i wcześniej przede mną mówiła o tym zupełnie czego innego dotyczyło, ale w jakiś sposób tego samego mówiła Hanna Kral, że piszemy o ludziach, którzy zostali postawieni w ekstremalnie trudnej życiowej sytuacji i w jakiś sposób jej sprostali. To taki skrót myślowy, bo to nie wiadomo, co to znaczy, ale natomiast ja nie mówię, że nie rozumiem tego, dlaczego oni temu sprostali. Ja tylko mówię, że ja nie wiem, jak ja bym się na ich miejscu zachował, bądź nawet podejrzewam, że zachowałbym się inaczej, żebym stchórzył, żebym uciekł. Bardziej się podejrzewam o takie reakcje, wobec, gdybym los mnie postawił w takiej sytuacji. Ja myślę, że zwykle po skończonej pracy ja rozumiem swoich bohaterów. Ja może nie pojmuję pewnych rzeczy do końca, ale to nie znaczy, że ich nie rozumiem, że ja nie pojmuję pewnych rzeczy do końca, to nie znaczy, że nie rozumiem swoich bohaterów. Znaczy, podam przykład, w drugiej części naszego spotkania będę czytał taki tekst z książki Jakbyś kamień jadła, dlatego też trochę omijamy tę książkę, tak się umówiliśmy. Dlaczego ja podjąłem się napisania tekstu o Jasnej, która jest bohaterką tego fragmentu, który będę Państwu czytał? Ponieważ ja nie pojmuję, jak ona to mogła przeżyć. Czy mi się to wydaje nie do przeżycia, że to nie jest na miarę człowieka. Też mam wrażenie, że mówię nie swoimi słowami, tylko czyimiś, kto by się powiedział to wcześniej o innej sprawie. I w tym sensie ja nie pojmuję tego, jak ona mogła to znieść, jak ona mogła to wytrzymać i jak ona może żyć dalej. Natomiast to nie znaczy, że to rzeczywiście jest subtelna różnica i to trudno to zrozumieć. Raczej podziw niż niezrozumienie motywów, prawda? Ja nawet nie wiem, czy tutaj podziw jest. Tutaj jest bardziej zdziwienie niż podziw. Akurat w przypadku tej historii. Zresztą to jest ciekawe, jak te dwa słowa są blisko siebie, zdziwienie i podziw. Ale to jest to, co jest ważne w pracy reportera. Jeżeli ja się nie dziwię na początku, znaczy jeżeli ja wszystko rozumiem, no to ja się tym nie zajmuję, bo ja lubię nie rozumieć, to do tego się przyznaję. Ale na początku, potem jednak staram się rozumieć to, o czym piszę. Słuchaj, no właśnie, ty wcześniej zacząłeś pracę reportera, więc już dłuższy okres czasu się tym zajmujesz. W dodatku łączysz, co bardzo rzadkie wśród ludzi zajmujących się literaturą w jakiejkolwiek formie, łączysz takie... Nie chcę być ironiczny, ale to z sednem literatury, czyli jakieś takie próby naprawy świata w postaci tekstu, z zupełnie konkretnym działaniem, bardzo konkretnym działaniem Fundacji Itaka.
I szczerze powiedziawszy mnie zastanawia... Powiedział o 1%? Ale zaginiony, tak mogę powiedzieć. Powiemy na zakończenie spotkania. Natomiast zastanawia mnie, czy po tylu latach i po zetknięciu z taką ilością ekstremalnych historii w pracy reportera i w tej pracy w Fundacji Itaka, rozumiesz, skąd jeszcze brać to zdumienie... Czy to nie jest tak, że w którymś momencie nawet to zdumienie staje się rutynowe? To jest takie zdumienie trochę jakby, no bo muszę się zdziwić, ale przecież wydaje mi się, że jakby poznałeś w ciągu, już do tej pory poznałeś więcej ekstremalnych historii niż nie jeden z tak zwanych normalnych ludzi w ciągu całego życia. Stykałeś się z ludźmi w najbardziej granicznych sytuacjach. Czemu jeszcze się dziwić? Znaczy nie wyobrażam sobie zdziwienia rutynowego, natomiast przyznaję, że zwłaszcza po mojej pracy w Bośni, granice mojego dziwienia się światem, powiem tak, z grubej rury, przesunęły się. To znaczy dziwi mnie coraz mniej. I dlatego też no mam taki problem zawodowy, że historie, które bym opisał chętnie, powiedzmy 10 lat temu, czy 15 lat temu, bo jak napisano, jestem najstarszym gościem tych cyklów imprez. Dzisiaj, choć nadal wydają mi się ważne z punktu widzenia takiego społecznego czy publicznego, i uważam, że reporterzy powinni o tym pisać. Na przykład ja, taki przykład, to jest taki znienawidzony temat przez reporterów, ale strasznie ważny społecznie i ważki, czyli na przykład bezrobocie, prawda? Myśmy z tym bezrobociem mieli po prostu przez pierwszą połowę lat 90. to się bezrobocie, a ciągle trzeba było o tym pisać. I to jest rzeczywiście ważne. Ja jakby doceniam rangę tego problemu. To jest ważny społeczny problem, który powinien być w polu zainteresowania dziennikarzy, także reporterów. I zresztą z powodu takiej banalności, no też jest trudny, prawda? Jest pewnym wyzwaniem dla autorów, którzy się parają bezrobociem. Natomiast wstyd to głośno powiedzieć, ale mnie to się nie wydaje na tyle ważne i na tyle dziwne, żebym ja musiał o tym napisać. Już nie. Po Bośni mnie już nie... żadną siłą mnie nie zmusisz, żebym napisał o czymś, co... No jednak w tej pracy zawsze mi się tak udawało, to jest ogromny komfort, który się przydarzył, nie wszystkim to się udaje, że potrafisz na innych szefów, na jakieś tam okoliczności, które temu nie sprzyjają, że ja miałem takie okoliczności, że ja zawsze jednak pisałem, to ja wybierałem tematy. Czy to nie znaczy, że ktoś mi też nie sugerował, czy nie podpowiadał mi tematów, ale ja zawsze, do mnie należała ostateczna decyzja, czy chcę się tym zająć, czy nie. No i dzisiaj na większość propozycji na przykład moich kolegów z dużego formatu ja mówię nie, ponieważ no mówię, no fajny temat, ale to powinien zrobić moim zdaniem ten lub ten, ale nie ja. Nie dlatego, że ja bym chciał, tylko ja nie mogę z siebie wykrzesać nawet rutynowego zdziwienia. Nie wiem, co to jest rutynowe zdziwienie, ale ponieważ ja nie ma tego zdziwienia, które jest motorem mojej pracy, w związku z tym no gdzieś tam szukam sobie dla siebie innych pól. Znaczy nie mówię tutaj, bo mówię o polach, że tak powiem, twórczych, nie o Itace. I dlatego już mam trzy inne pomysły, które będą... Gdzie moje zdziwienie jest i gdzie się dziwię. Na przykład uważam, że Wściekły pies, co zresztą pisałem już nawet kiedyś, no to jest po prostu doskonała książka i ona bardzo wyraźnie wyróżnia się spośród no, takiego statystycznego reportażu prasowego, także z dużego formatu. I jakby te historie to są bardzo wyraźne historie z trochę innej bajki pisane przez kogoś jakby, jakby poziomem wyraźnie się odstają od tego, co zazwyczaj się czyta. Więc czy to nie jest tak, że to doświadczenie
Bośniej to doświadczenie braku, utraty, zdziwienia pewnymi historiami bardziej popularnymi pozwala ci docierać do tego, do miejsc, w których inni się nie zjawiają i opisywać te historie w taki sposób, w jaki oni ich opisać nie umieją. Nie wiem, może tak jest, ale też... Na przykład jeśli mówimy o tych dwóch tekstach, które jeden z nich otwiera, drugi zamyka książkę Wściekły pies, ja przyjechałem w miejsce i w sprawie, którą zajmowali się wcześniej dziennikarze z całej Polski. Ale w odróżnieniu, to będzie chyba strasznie nieskromne, co powiem, znaczy na pewno będzie nieskromne, w odróżnieniu od tych dziennikarzy, mnie tam coś, coś zdziwiło, a ich nie. Mnie zdziwiło coś, co po moim zdaniem każdego powinno zdziwić i być może, co ja zresztą piszę, ich zdziwiło tylko z innych względów, tym się nie zajęli. Mnie na przykład zdziwiło, jak można patrzeć na... Jak można być księdzem, patrzeć na śmierć młodych ludzi, zabronić innym ratować tych ludzi i odjechać i modlić się przed ikoną najjaśniejszej panienki. Mnie to zdziwiło, ponieważ ja sobie wyobrażałem, że powinno być inaczej. I jeszcze potem zabronić tym, którzy patrzyli na śmierć swoich kolegów, mówić o tym. Moim zdaniem to powinno zdziwić każdego człowieka. Więc to nie jest też tak, że ja mam to zdziwienie jakoś, moje zdziwienie jest jakieś ekskluzywne. Bo często nie jest. Może inaczej. Ja się zdziwiłem tym, to też przecież o tym piszę, ja się zdziwiłem tym, że nikogo go to nie zdziwiło. Prawda? I zaczynam się zastanawiać, dlaczego. Prawda? Ale czy ja odpowiedziałem na twoje pytanie? Właściwie tak. Właściwie taka. Rzecz, która jakby konsekwentnie mi się nasuwa, to pytanie, że skoro tak, że skoro jakby wszystkie te teksty zebrane w Wściekłym psie, to są teksty ekstremalne. W ten sposób je nazwijmy. To znaczy wydaje się, że docierasz już naprawdę w takie rejony i w takie miejsca, zamknięte społeczności, które udaje ci się jakoś opisać, przebić ten mur, zrozumieć pewne zależności ukryte przed światem i w takie rejony ludzkich, zwykłego ludzkiego cierpienia, jak chociażby w tym reportażu o turetyku. A czy zdarza ci się jeszcze, że ta szyba, która oddziela cię od rzeczywistości w nowym miejscu, jest zbyt gruba? To znaczy, czy zdarza ci się sytuacja, w której zdecydowałeś się o czymś pisać, a na miejscu okazuje się, że jednak czujesz, że coś jest schowane i czegoś nie daje się wydobyć? Tak, ale najpierw cię złapię za słowo. Reporter nie może myśleć o czymkolwiek, przepraszam, że tak, reporter nie może myśleć o ludzkim cierpieniu, że jest zwykłym ludzkim cierpieniem, bo każde ludzkie cierpienie jest, jestem o tym głęboko przekonany, niezwykłe i na tym polega też, znaczy, tak, jeżeli tak myślisz, możesz pisać reportaż. Szyba. No tak, ja bez przerwy. To nie chodzi tylko o nowe miejsca, ale także często o drugiego człowieka. Często mam takie poczucie, w związku z tym staram się tę szybę, która mnie oddziela od miejsca, którego nie znam, zbić, na przykład w taki sposób, że muszę tam pobyć, pomieszkać, przymierzam się do napisania książki, hasłowo mówiąc, o Kambodży, w której byłem już kilkakrotnie i w zasadzie nie zacząłem jeszcze takiej prawdziwej pracy, prawdziwej dokumentacji, ponieważ ciągle wydaje mi się, że ta kultura jest
ten świat tam jest jednak ciągle dla mnie zbyt hermetyczny, chociaż już nie tak jak wtedy, kiedy pojechałem tam po raz pierwszy. No i będę po kolei, no niestety z tą szybą jest tak, że to nie jest tak, że się ją zbija i ona jej nie ma, tylko niestety szyba to może nie jest dobre porównanie, niedobrego porównania użyłem, bo to jednak po kawałeczku trzeba też kiełka wyciągać i w którymś momencie, ale tak naprawdę ja mam zawsze takie poczucie, że nie do końca tę szybę zbiłem i no i chyba tak jest lepiej niż żebym udawał przed czytelnikiem, że pozjadałem wszystkie rozumy. No, no dobrze, ale jakby nie do końca szybę zbić, to ja chciałbym zadać pytanie jakby jeszcze ostrzejsze. Sukcesy są udokumentowane czarno na białym, jakby każdy tekst w tym zbiorze. Natomiast czy zdarzają się sytuacje, w których masz poczucie porażki? To znaczy, w których docierając na miejsce i zabierając się za temat, w którymś momencie rezygnujesz, rozumiesz, że jest tu jakiś mur nie do pokonania, albo że jest to sytuacja, jest to historia, której nie sposób opowiedzieć w taki sposób, żeby... jakby nie przekroczę pewnej bariery skrótu. Czy zdarzają się do tej pory sytuacje, w których nawet reporter z takim doświadczeniem musi powiedzieć pas, musi pochylić głowę? Tak, zdarzają się takie sytuacje. Chętnie powiem, czy może niechętnie, ale zaraz powiem o porażkach. Natomiast te sytuacje, o które ty pytasz, ja nie traktuję chyba jako porażki. Ta praca jest naprawdę trudna i męcząca, więc ja w sensie takim, no trudna, ciężka, więc ja sobie nie dokładam takich obciążeń, o to poniosłem porażkę, ponieważ zrezygnowałem z tematu. Ja uważam, że to jest moje prawo, że ja sobie daję takie prawo. Zresztą zawsze w redakcji, kiedy pracowałem na etacie w gazecie, której już nie pracuję od 4 lat, to ja wymagałem takiego prawa od moich szefów, że ja mogę gdzieś pojechać i właśnie z moim doświadczeniem uznać, że nie będę tego robił. Na przykład, bo nie mam siły. Nie mam emocji, nie jestem emocjonalnie gotowy w tym czasie, w którym tam przyjechałem, zająć się sprawą, o którą miałem się zająć. Zostały poniesione jakieś wydatki, jakieś koszty. Ktoś mi zafundował delegację. Ja w tym czasie nie zajmowałem się czym innym. No tak, no mogę podać kilka przykładów. Zdarzyło mi się, znaczy w ogóle dla mnie najtrudniejszy jest pierwszy kontakt z bohaterem. Zwłaszcza takim bohaterem, do którego ja przychodzę, bo czasem jest odwrotnie, bohater do mnie przychodzi i chce mi coś opowiedzieć. Prawda? Pisze list, dzwoni, pisze mail. Natomiast no, często jest tak, że to ja pukam do drzwi. No i ten pierwszy kontakt dla mnie zawsze jest, czy dzwonię, jest zawsze, no jest w tym coś żenującego. I coś niestosownego. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Tochman, jestem reporterem, chciałbym napisać o śmierci pani córki. No jak to brzmi? No ja tak nie potrafię. Ja bardziej, jeżeli już, to dzwonię, dzień dobry, nazywam się tak i tak. Piszę o tej sprawie i uważam, że powinienem państwa poinformować, że ja o tym piszę. I czy zechcieliby państwo się ze mną spotkać? Czy uważa pani, że powinna się pani ze mną spotkać? Jakoś uważam, że to jest, że to jest jakoś mniej może raniące, natomiast ingerujące, nie wiem, po prostu grzeczniejsze. Natomiast zdarza mi się tak, że nawet tego nie jestem w stanie powiedzieć, że dzwonię, ktoś nie podnosi słuchawki, ja już drugi raz nie dzwonię, oddycham z ulgą, o Boże, nie podniosła słuchawki, chwała Bogu. I już potem nie dzwonię drugi raz. Albo pojechałem, zdarzyło mi się to kilkakrotnie, gdzieś na drugi koniec Polski i pamiętam taką historię. Na Dolnym Śląsku to się działo. No i też właściwie w całej Polsce był taki program Wybacz Mi, w TVN-ie chyba. I pokazano tam, bo ja tego nie byłem widzem tego programu, więc mniej więcej słabo to pamiętam, ale chodziło o to, że ktoś coś komuś zrobił i
potem na oczach całego świata ludzie sobie przebaczali, tak? I był taki chłopak, miał 18 lat, który coś tam miał jakąś miał przewinę wobec swojej dziewczyny i opowiedział to, to zostało nagrane u niego w domu chyba, no, że on ma taką zrobił jej taką rzecz. To było coś zupełnie niewinnego, ale no, ona się o to obraziła i on strasznie z tego powodu cierpiał. No i to wszystko on powiedział, po czym widzimy go w studiu w telewizji. To jest też nagrywane, o czym później się... Znaczy nie ma tego, że na żywo. I oni pokazują mu, jak w studiu widzimy jego reakcję, materiał, kiedy oni idą do tej dziewczyny i mówią jej, czy pokazują jej z kolei ten jego wypowiedź, że on bardzo żałuje, że on ją prosi o wybaczenie i ona nie wybacza mu. I my widzimy, że on w tym studiu, no, wobec całej sali, płacze. I to jest nagrywane. Gdy się skończyło to nagranie, on poprosił, żeby tego nie puszczać. I nie uszanowano jego prośby, puszczono to i on popełnił samobójstwo. No, zdziwiłem się. Nie tym, że popełnił samobójstwo, tylko tym, że nie uszanowano jego prośby. Jakoś tutaj nie chcę na jakiegoś moralizatora wychodzić, ale jakoś uważam, że ten etyczny aspekt dziennikarstwa jest szalenie ważny i bardzo zaniedbywany. I pojechałem tam od tej matki. Coś już wiedziałem. Mam kolegów w TVN, dowiedziałem się. Co pokazali mi tę taśmę, bo ja nie widziałem tego. Widziałem ten płacz. I podjechałem pod dom. Wiedziałem, że on mieszkał tylko z matką, że mieszkali we dwójkę, ona była samotną matką z 18-letnim synem. Podjechałem pod dom i akurat z tego jedno, czy tam dwupiętrowego takiego małego bloku domu wychodziła, cztery mieszkania chyba w tym domu, wychodziła kobieta w czerni, a dom był przy cmentarzu. I cmentarz był ogrodzony taką siatką, przez którą wszystko było widać i było naprzeciwko klatki. Była uliczka i za tą siatką był świeży grób, ale brama była daleko z tyłu i ta kobieta przeszła koło mnie i poszła do bramy i widzę przez ten płotek, ona wraca do tego świeżego grobu, bo to było kilka dni po pogrzebie. Wszedłem do tego domu, właściwie przekonany, że to jest ona, ale nie wiedząc, że to jest ona. Zapukałem do jej drzwi, nikt mi nie otworzył, wróciłem do samochodu, patrzyłem, jak ona wraca do klatki i już nie poszedłem za nią, tylko odpaliłem samochód i wróciłem do Warszawy. Nie miałem, znaczy byłem kompletnie nie miałem siły na to, żeby o tym pisać, chociaż przejechałem 400 kilometrów, żeby z nią porozmawiać. Być może ona by ze mną porozmawiała, ale ja nie byłem na to, jak się okazuje, gotowy. W związku z tym, ale nie traktuję tego jako porażki. Nawet może traktuję to w jakiś odwrotny sposób, prawda? Że nie wszystko za wszelką cenę. Natomiast o porażkach miałem powiedzieć też. No, to są teksty, które się nie udały. To nie jest tak, że jestem zadowolony z wszystkich swoich tekstów. Jestem ja może najbardziej świadomy niedoskonałości niektórych tekstów, ale staram się ich nie zamieszczać w książkach. Cały czas mówimy o opowiadaniach, zresztą czytelnik cię może przekonać, bazujących na sytuacjach krańcowych, dramatycznych, potwornych, nie do zniesienia. Chciałem zapytać, czy nie miałeś kiedyś pokusy, a może miałeś, ale nie ukazało się to w książce, żeby napisać reportaż o ludziach, o człowieku tryskającym optymizmem, któremu się udało, który właściwie nie ma specjalnie żadnych problemów i żeby było to przekonujące. No, znaczy ja, to pytanie wynika z tego, że jakby... To jest pytanie, z którym się spotkałem i które też sobie zadaję na gruncie poetyckim, dlatego że szalenie trudno jest napisać jakiś epifanijny, jasny wiersz i żeby był to wiersz przekonujący i dobry. W związku z czym, czy zdarzył ci się taki reportaż? Reportaż o człowieku szczęśliwym. No i teraz padnie odpowiedź, której
której ty się obawiałeś, będzie ona zawierała jedno słowo nie. W takim razie drążąc, czy taki reportaż wydaje ci się w ogóle możliwy? Teoretycznie tak, ale ja nie potrafię go napisać. Teoretycznie tak, ale byłby tak nieciekawy, że nie będzie... Po co pisać, jak wszystko... No, jak mówi mój kolega Mariusz Szczygieł, który kieruje dużym formatem, i on to mówi, zaczatwi się tym. Dobro jest nieefektowne. Dobro jest nudne. I pyta mnie, co ja mam z tym zrobić? Bo on też ma ten problem. On też by chciał mieć w gazecie, nie zadręczać tego czytelnika co poniedziałek samymi strasznymi historiami. No ale nie przypominam sobie takiego reportażu. Może wy sobie przypominacie w historii tego gatunku. No nie. Znaczy, myślę, że żaden z tekstów tego typu, tak zwanych pozytywnych, no nie przyszedł do historii tego gatunku. Ja sobie nie przypominam.